Hej! Hej. Miał. Co, mamuniu? Co ty gadasz? No właśnie. Ja. Co? A wszystkie idzie przydrożnie. Wcale nie. Tak. Nie. Od kiedy, mamo? Żart jest. Maja, halo, Maja. No, Ola, no. Halo, tu Maja. Halo, tu Ola. I halo, tu mama. Czyli... Kulturka. Zaczynamy. Kulturki. Kulturki. Dzisiaj opowiem o książce Cukierku łobuzie. Pierwsza część. Ja opowiem tylko o najbardziej takim szczegółu. No właśnie. I w ogóle wszystkich seriach. Ja proponuję najpierw powiedzieć, kto jest autorem tej książki. Waldemar Cichoń. Tak, Waldemar Cichoń. I czyta Cukierku... Janusz Zadura. Tak, w audiobooku czyta Janusz Zadura, jeden z naszych ulubionych lektorów. I jak tylko czyta... Obejście sobie pingwiny z Madagaskaru, bo jeden z tych pingwinów jest właśnie Janusz Zadura. Tak, ale Janusz Zadura czyta mnóstwo książek, jest lektorem, pewnie czyta mnóstwo książek, ale nagrywa jako lektor mnóstwo książek dla dorosłych i dla dzieci. A za to się pieniądze dostaje? Tak. Dla Mali to jest ostatnio najważniejsze, na czym tu zarobić pieniądze, więc... Okej. Okay. Ale powiedzmy jeszcze o tym Cukierku Ty Łobuzie. I Cukierku Ty Łobuzie to jest pierwsza część serii o... Cukierku. O cukierku. I jest i o, tych części jest ho, ho, ho. To jest o nie cukierku, tylko o kocie cukierku. On się tak nazywa. Czyli to nie jest cukierek jako słodycz. To jest kot. Kot, no bo jakby będąc cukierkiem, takim zawiniętym papierek, to ciężko być łobuzem. No tak. No tak. Dobra, to jak ten cukierek... No, co z tym cukierkiem? Na początku był tak, że mieszkał z taką panią, z swoimi trzema z swoim rodzeństwem. Było ich trzech. Karmel. Słodziutki. Karmel, jeszcze... Cukierek i... Nie, Karmel, cukierek i chyba jakiś... Co to mogło być? Coś słodkiego na pewno. Lizaczek to był. Lizaczek. I jeszcze był jeden. Nie pamiętam jego imienia. Jeszcze jeden. To było już cztery. Ciasteczko? Nie. To była dziewczynka. To co to mogło być? Coś słodkiego? Babeczka może? Tak, babeczka. Naprawdę? Babeczka się nazywała. Na pewno? No bo oni byli w ogóle takimi słodyczami. Nie pamiętam jak się nazywa i byli to słodycze. I tak on musiał się przeprowadzić. Żelandrynka. Nie, raczej nie. I przyszedł do nich i powiedział, że... A do kogo? Że ci ludzie chcieli... Że Marcel przyszedł. Kto to jest Marcel? Właśnie, zapomniałam wtrącić. Tata Marcela to tata Marcela. Mhm. Marcel to chłopiec, który chciał mieć cukierka. Mama Marcela to mama Marcela. I oni przyszli. I Marcel mówił, ja chcę tego, ale on strasznie broi, mówiła pani. Wczoraj zbił bazon i podarł chusteczki. Ja podarłem chusteczki, zrobiliśmy to z Karmelem, a bazon zbił się sam. Czyli co to jest, ta książka jest tak z perspektywy kota opowiadana, tak? Takie... Czyli tak jakby cukierek to no opowiada. No tak. I przyszli po niego i chcieli go zabrać. I on poszedł do mamy, się z nim musiał pożegnać. I on poszedł. Tylko tam musiał iść. Czyli co? Rodzina Marcela go... Zabrała. Zabrała do domku. No tak. Hmm. On tam pierwszego dnia uciekł. Pierwszego dnia już uciekł? Ale co, bo tęsknił za swoją rodziną, czy co? Nie. Uciekł, było takie... Bo było łobuzem. No bo było tym. I potem o 20 przyszedł, zamiankał pod domem i mu otworzyli. I potem byli wściekli na niego. Naprawdę? No bo co, pewnie się bali o niego przez cały dzień. No. Gdzie ten cukierek się podział? A jakie psoty jeszcze cukierek im robił? Różne. No to opowiedz jakieś swoje ulubione. Na przykład zbił nie, to było w innej części. O, i poszedł do weterynarza. I co u tego weterynarza nabroił? I że chodzi o to, że on nie chciał iść i się schował pod kanapą
I szczotka go tam wypchnęła. Szczotką go tak... Musieli go wyciągnąć? No. No to i ci kot. I zabrali go. A był takim malutkim kotkiem na początku? Nie wiem. Tak, był malutki. A jakiego był koloru? Był taki w takiej tej paski takie, że tutaj są takie trzy na górze głowy, takie jak tygrys był. A, tylko, że innego koloru. Tygrysi rysi trochę. Aha. I tam jakiś europejski on był i ten weterynarz go pierwszy wziął, chociaż był ostatni w kolejce. I on się schował za szafkę. I na szafkę skoczył. Nie mogli go tam wyciągnąć i znowu miotła go pokonała. Ta miotła jest nie do zwalczenia. Nie do zwalczenia. I oni zrobili mu taki zastrzyk. A potem... Na szczęście, i on powiedział, na szczęście udało mi się ugryźć weterynarza w ramię i podrapać tatę w rękę. A potem ugryzłem tatę w głowę. Naprawdę? Tata się chyba zazłościł. Tata Marcela się chyba zazłościł. A potem weterynarz miał całe obdarte ramię moimi. Całe obdarte ramię moimi drapkami. Przycięli mu pazury, żeby już nie drapał? Niestety przycięli mi pazury. Tak, tak. Niestety. Przycięli mi pazury. Maja mówi jak cukierek. Maji też przycięli pazury, więc już też nie może drapać. To prawda. Maja nie lubi przycinać pazury. Ale proszę, jeden mi urósł. Jeden. Cały, bo nie dała obciąć. Dwa. Była afera. Jak u weterynarza. Maja się schowała pod kanapą i nie mogła mi miotłą wyciągnąć nawet. I te cztery? I pięć? Aż pięć? Sześć? Sześć takich... Dobrze, że nie widzicie jej paznokci. Bo by się zawstydziła chyba. Nie, mam zwykle długie i tyle. Nie tylko są długie. Brudne. No, powiedz nam o jeszcze jakiejś przygodzie cukierka. Było miał cukierek jakieś kumpli później, jak się przeprowadził? Nie. Nic? Nie miał. Czy mieliśmy już kiedyś jakąś książkę o kotach? Nie. Nie było książki o kotach. Pierwsza książka o kotach. O psach już trochę była, ale o kotach to chyba pierwsza. Naprawdę. O jakiej opowiadamy? Naprawdę już nie mieli żadnych wyzwań z tym cukierkiem? Ta rodzinka? Powiedzieć na wszystkie odcinki, bo ja ich sama nie znam. No to wystarczy zajrzeć na Spotify'a i zobaczyć wszystkie odcinki. Mama na pewno się spytała, komu polecamy tę książkę? Maju, powiedz, co ci się najbardziej podobało w tej książce? Emi? Że on był psotny. Psotny taki jak ty chyba. Nie. No jak nie? Myślę, nigdy nie zbiłam bazonu. I to dwa razy. Nigdy? Oli zdarzyło się zbić szklankę. A tobie nie? Nie. A innych rzeczy nie zniszczyłaś nigdy? No, może podkładkę od taty komputera. Nie, od naszego komputera. No i może zgubiłam moją czapkę. Czapka się znalazła. A nie, ta czapka na głowę, to wiesz, która na zimę się zgubiła. Tak. I słabo. Maja w ogóle ma taką tendencję do trochę do gubienia rzeczy i do takiego też nieświadomego niszczenia różnych rzeczy. Jakich? No powiedz chociaż jedną rzecz. Dwie. Pięć. No to co ty ode mnie wymagasz? No to pięć powiedz. Ja też nie pamiętam takich rzeczy, ale no, na pewno było ich sporo. Mało. Ola tyle samo zepsuła. Ola zepsuła szafkę, szklankę, drugą szklankę. Ale my nie jesteśmy tu, żeby sobie wypominki robić. Kto co zniszczył. No właśnie. No w każdym razie Maja jest takim, trochę jest. I raz zgubiła klucze od szafki. Ale można powiedzieć... Maja tu łobuzie? Nie. Nie, na pewno? Nie, no jest taka Maja trochę łobuzerka. Nie, co ty gadasz? A, łobuzerka chce cukierka. Kłamie naszym widzom, a tutaj żef. No to powiedzmy, że to taki żarcik. Okej. Okay. Cukierkowy. A no to... komu byś poleciła Maj tą książkę? Od 5 do nawet 10 lat. No, czyli to taka książka dla młodszych dzieci.
I to jest w ogóle lektura. Prawda? Właśnie dla klasy. Będę ją miała w drugiej klasie, właśnie. 1-3. No to fajnie, że już będziesz miała przeczytane. Waldemort Cichoń w ogóle dużo książek dla dzieci pisze. Jest też taka. Nie seria... Waldemort. Waldemort to chyba nie ten bohater. Gdzie był Voldemort, Maja? W Harry Potterze. No właśnie, ale to była zła postać. A, dobra Waldemar... postać. Cichoń to raczej jest dobra postać i pisze książki. I o psach też ma książkę. To mogłabyś... Elf. Nie, Elf to był inny autor. Martin Pałasz. No właśnie. Trzeba wrócić do Elfa zasadniczo. Okej. Tak. I, no ale koty to my nigdy nie mieliśmy kota. Nawet no to... Maja nigdy nie... Maja, chciałabyś mieć kota? No, ale mogłabym mieć, bo każde zwierzę jest fajne. Tak? Ale kot na pewno? Kot bym mogła mieć. Ja raz miałam kota, wiesz? Opowiadałam ci o tym, jak miałam kota? Nie. Nie? Miałam kota, przybłąkał się taki mały kotek. Taki śliczny. Babcia go zaczęła karmić. I on się przybłąkał i stwierdziliśmy, że dobra, to niech z nami zostanie. I miał tam być naszym takim kotem, którego byśmy karmili, on by sobie tam mieszkał blisko domu i byłoby okej. No i później się z nim bawiliśmy się, znaczy puszczaliśmy latawca i ten kotek niestety wyskoczył na ulicę i go przejechało auto. No i mi było tak strasznie przykro. Bo my się właśnie bawiliśmy po drugiej stronie ulicy i on zobaczył i pobiegł do nas, nie zauważył. No, takie smutne to było. A to był taki mały kotek. Ale u nas właśnie zawsze na podwórku było dużo kotów, bo tam dużo ludzi miało koty. Znaczy więcej ludzi miało psy, ale były też koty na podwórku. No i te to... koty łapały myszy. No to... Na strychu. I inne zwierzaki. No to chyba powiemy sobie pa! No to pa! Maja się chyba zesmuciła. I chyba już jest u babci i bardzo chce już iść do babci i bardzo chce z babcią rozmawiać. Pa widzowie. Znaczy słuchacze. Znaczy słuchacze. No to pa! Trzymajcie się. Maja już ucieka. Przepraszamy za taki urwany odcinek. Ale mam nadzieję, że kolejny będzie trochę wolniejszy. Trzymajcie się, pa, pa.